Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Piraci z Karaibów i zobaczcie nasz piękny jacht, który otrzymaliśmy ostatnio od rybaka. Dlaczego? Bo podczas sztormu straciłem najlepszy statek, dodatkowo straciłem, uwaga, ile? Wszystkie pieniądze, mam tylko 245 sztuk złota na jakieś ewentualne przenocowanie w tawernie i nawet nie mam załogi, więc po prostu cudnie, zobaczcie. Klasa 0. Nie wiem jakim cudem jest na stole 3, ale okej, nie będę tego komentował. Rozwijamy nasz żagle. Przepraszam, żagiel. Przynajmniej w miarę szybki to jest. No tak, skoro tutaj niczego nie ma, nawet ani jednego działka, no to ciężko, żeby to było wolne, nie? Zobaczcie, jakie to jest wielkie. To jest po prostu łódź rybacka, jak to skomentował Nathaniel ostatnio. Mamy teraz popłynąć sobie na poszukiwania, oczywiście, Danielle. A to wszystko przez nią. Przez nią straciłem statek klasy drugiej i całe pieniądze. Gdy przybyłem na Oxbay, okazało się, że Daniel jeszcze tam nie ma. Podejrzewałem, że może mieć kłopoty, muszę jej pomóc. Z tego co pamiętam, miała się wybrać na Isla Muelle. Nie mam jednak własnego statku, zaś jacht uczonego okazał się po prostu... W każdym razie odnalezienie Daniel nie będzie łatwe. Czyli płyniemy na Isla Muelle. Czy uda nam się ją odnaleźć wreszcie? Czy może znowu coś tutaj twórcy gry przygotowali dla mnie w zanadrzu, żeby mnie zaskoczyć? I oczywiście musimy też Anglików unikać, jak ognia. Dlaczego? Ponieważ ostatnio zdradziliśmy też gubernatora. To było też związane z wątkiem głównym, z posążkiem takim pewnym, który podano ma otwierać jakąś świątynię, w której jest jakiś skarb Inków, więc dlatego no popsuliśmy trochę nasze tutaj stosunki z gubernatorem i niestety to chyba są Anglicy. To są Holendrzy. 161. Nie! Jezu, zostawcie mnie! Takim czymś w sztorm się pakować, no litości, no nie, oszczędźcie mnie, chyba mnie oszczędzili nawet, bo jak widzieliście wpłynąłem w sztorm i mnie cofnęło. Mogłem się cofnąć, więc nie było problemu. Wyobraźcie sobie na takiej łajbie pływać na otwartym morzu, jeszcze jakby was sztorm złapał. Trzeba było mieć jaja w tamtych czasach właśnie. Okej. Nie mapa. Płyń do Port Isla Muelle, przybij. Kapitanie, to naprawdę pan? To ja, mój druhu, we własnej osobie. Bogu niech będą dzięki, pan żyje, co tu robicie? Nie sądziłem, że jeszcze użyję pana żywego, Nathaniel. Proszę na siebie spojrzeć, wygląda pan nie tylko jak żywy człowiek, ale jak ktoś, kto właśnie wrócił z samego Londynu. Ludzie, to istny cud, jak udało się panu uratować. Uspokój się, zadałem ci pytanie. Przepraszam, kapitanie, po prostu cieszymy się, widząc pana całego i zdrowego. Całym i zdrowym. A mi jest miło, że ktoś cieszy się z mojego przebycia. Mimo wszystko pytam ponownie, jak się tu znaleźliście? Cóż, kiedy fala zmyła pana z pokładu za burtę, sztorm rzucał nami jeszcze przez parę godzin. Kiedy burza ucichła, odkryliśmy, że najbliższym lądem jest Isla Muelle. Statek był poważnie uszkodzony, więc skorzystaliśmy z hiszpańskiego doku. Zajęło to trochę czasu, ale teraz Arabella wygląda jak nowa. To dobre wieści, ale czym zapłaciliście za naprawę? Zrzuciliśmy się. Co prawda nie wszyscy byli skłonni oddać swoje złoto, ale ich rany powinny się szybko zagoić. To w końcu i nasz statek, choć załoga z pewnością się ucieszy widząc swojego kapitana. Cóż, jestem wam wdzięczny. Naprawdę mamy fajnych ludzi za naszą załogę. Trzeba to oblać, może nam się do jakiejś tawerny. A może lepiej będzie, gdy tawerna przyjdzie do nas. Zamówiłem 10 beczek rumu z dostawą na statek. Niech wypiją i za moje zdrowie. Niech żyje kapitan, niech pana błogosławi. I niestety się już to ominęło. To cud, że udało się panu przeżyć. Bóg nad panem czuwa, nie ma dwóch zdań. Szczerze wątpię. A może diabeł morski? Słyszałem, że lubi on dzielnych marynarzy i chroni ich przed wypadkami. To jakaś marynarska legenda? Jaką opowieść? Żowan Piegu z bryku Arneum mówił mi, że widział diabła morskiego. Widział diabła, założył się, że przez dno kieliszka. No i Daniele przyszła. Nie, kapitanie, przysięgam, że nie wypił wtedy ani kropli. Poczekajcie to na mnie. Daniel, jak się tu dostałeś? Daniel, co tu robisz? Przybyłam szukając ciebie, obawiam się, że już padłeś żerem rekinów. No właśnie, jeszcze rekiny to są na tym archipelagu, więc w ogóle jest ciekawie. Naprawdę się o mnie martwiłaś? Jestem poruszony. O ciebie? Martwiłam się o posążek. Miałabym nielichą robotę z odzyskaniem go, gdyby spoczął na dnie wraz z twym statkiem.
Postanowił, że jest tu niebezpieczny, ale skoro mowa o statkach, to gdzie jest twój? Musiałem wymienić go na tę tabliczkę, ale odbiję to sobie, gdy znajdę skarb. Wystarczy na 100 okrętów pierwszej klasy. Mam nadzieję, że tak się stanie, gdzież jest więc ten przepłacony kawałek gliny. Tabliczka jest zbyt ciężka, bym ją wlokła ze sobą, przekopiowałem cały ten tekst na papier. Daniel, dlaczego mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz? Może ukrywam, może nie. Czyli ukrywa. W każdym razie musisz się zadowolić tym, co masz. Oto tekst. Jeszcze jakieś pytania? Tylko jedno, co robimy teraz? Czy masz dla mnie wolną kajutę na swoim statku? Nie zniosłabym myśli, że musisz przenieść się przeze mnie do kubrajka załogi. Nie martw się, będziesz mieć swoją kajutę. Tymczasem mam ci sporo do powiedzenia. Później, kiedy już skończysz, przyjdź na górę, wtedy porozmawiamy. Świetnie. Zróbmy w ogóle zapis, jak już jesteśmy tutaj w tawernie. I co, mamy tutaj jeszcze pogadać tutaj z tymi naszymi, czy zaraz już będziemy iść, bo no Daniel mi się trochę zbugowała chyba. Powinna iść do góry, no właśnie, idź w końcu. Idź do góry. No. O, to trochę dziwnie wygląda jak staliśmy. Ukradziono mi statek razem z tabliczką, dobrze, że przekopiowałem tekst. Nie obwinę się, Daniel, nie takie rzeczy zdarzają się na morzu. Oszczędź mi tych komunałów, no Daniel. Przepraszam, nie obwiniam się, jestem wściekła, ale to nie potrwa długo, wkrótce będę mieć nowe okręta, wtedy schwytam tego złodziejskiego szczura i każę mi go powieść na rei. Posłuchaj tylko, wrzeszczysz jak pirat. Jak kapitan, którym zresztą jestem, chcesz wykwintnych manier? To wracaj do Silharda. Dziękuję, nie skorzystam, ja też mam ten skarb na oku. To zajmijmy się naszym następnym posunięciem. Musimy znaleźć kogoś, kto mógłby przetłumaczyć te starożytne bazgroły. Jeśli nie chcesz skończyć jak Reims, musimy odczytać cały tekst. To prawda, wiesz, o ile sobie przypominam, to Clement słynie z dogłębnej znajomości dawnych języków. Racja, złóżmy mu wizytę. Zatem do Greenford. Będę czekać na ciebie jutro rano na pokładzie mojego statku. Ciekawie. A już jesteśmy. Czemu tak długo trwało? Czy jesteśmy gotowi do żeglugi? Oczywiście, statek jest w idealnym stanie. No to w drogę, nie zapominaj, kto tu jest kapitanem. Zanim jeszcze to zrobimy, to chcę tylko sobie zobaczyć. Znaczy, pójdziemy sobie do tawerny. Zwerbować trochę ludzi. Coś tu się wydarzy. Port Islamuel. Aha, już jesteśmy tutaj, tak? Okej. Okay. Czyli nie było żadnej podróży. Gdzie my teraz musimy iść? Do tawerny? Pewnie tak. To jest ten Clement, nie? Z tego co kojarzę. Jesteś Clement? Nie, to jest Claudio. Ostatnie bitwy prze... Tak, potrzebuję kilku nowych ludzi. Aha, trochę za późno. A, kupiec szuka kogoś, ale okej, to nas nie interesuje za bardzo. Proszę, wybrać się ze mną do Kankeikao Port, zapłacę 2800. Nie jestem zainteresowany. Przynajmniej na razie. Dobrze, gdzie powinniśmy teraz pójść? To są ci nasi, nie? Oficera, co potrafisz? Ile? To nie za wiele? Dobra, 200-100, okej. Dobrze, mamy w takim razie już oficera. Przyda nam się. I teraz tak, chodźmy do portu. I... chodźmy na nasz statek. Niestety nie mogę też ludzi zwerbować, więc liczę na to po prostu, że... O, jakiś skarb. Się zawsze chyba respi, jakiś bunt jest, albo już takie standardowo. Że skarby się respią. No to w takim razie teraz będziemy musieli oczywiście w ogóle kasy zwrócić mi. Jest! 150 sztuk złota, no to jest piękne! To jest piękne i to mi się podoba. Już mam chęć do gry znowu. Znaczy też miałem, ale byłem wkurzony trochę, że straciłem cały mój dorobek. No nie, ludzi mi nie zwerbowali, kadłuba nie naprawili. Więc aż tak świetnie to nie jest. Wiecie co? Może zrobimy tak. Mapa. Przeczekamy sobie chwilę. Do rana i pójdziemy do tawerny. Dobra. Pójdź do port i przybij. Szybko, proszę mi tutaj przejść do tawerny. W której to ja chcę oczywiście sobie zwerbować ludzi, chyba że nie będzie, bo będą bardzo słabi. Znakomite, no to mi się podoba, bo na razie są zdradzieccy u mnie sami ludzie. Teraz już są okropni, to i tak lepiej. O wiele lepiej. Dobra, chodźmy do portu. I tak lipa z tymi tutaj marynarzami moimi. Był jakiś skarb? Nie. Już przewrażliwiony jestem na tym punkcie.
zdecydowanie. Dobra, w takim razie. No, fajnie wygląda ten statek, taki bardziej naturalny niż ten taki czerwony, ale tamten był troszeczkę taki lepszy, jeśli chodzi o stylistykę, bardziej mi się podobał. Dobra, mapa. Musimy teraz płynąć na Greenford, czyli Ox Bay. Tak? Ox Bay? Chyba jo. To może być problem, jeśli chodzi o to, ponieważ jak wiecie... Kurde, no to Konkei Kao jest tak blisko, jakbym pamiętał. O Jezu, zaatakowali mnie. Kto? Jezu! Druga i trzecia klasa i... Chyba was coś... O nie, 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 nie. Pierwsze klasy są. Ja nie mam w ogóle załogi, nie mam nawet co próbować przejąć ich. Dajemy sobie spokój z tym. Tak, chcę wczytać grę. Oczywiście, że chcę. Muszę być głupi, żeby tego nie robić. Dobra, wypłyńmy stąd. I chodźmy na... Falas de Flair. O, tutaj mamy wyspy. Walcie się, Anglicy! To są Angole, nie? Chyba. Albo Portugalczycy, nie pamiętam. Quebrada z Costillas, nie, to jest piracka wyspa. My musimy jechać na... No jasne, przede mną się zrespiło. Takie miałem wielkie szanse na to, żeby tego uniknąć, naprawdę. O mój Boże. Po prostu masakra, masakra, masakra. Ostatnio wszystko się sypie. Ale dobra, i tak w końcu mieliśmy ostatnio wielkie szczęście, że ten statek odzyskałem. Dobrze, w takim razie... Nie mówcie mi, że... Znowu... Nie, nie! Walcie się, piraci! Nie bądźcie takimi samobójcami! Dobra, myślałem, że we mnie wpłynie mimo tego, że sztorm jest. Na szczęście aż taki głupi się nie okazał. Ten ich kapitan, tych piratów. Kolejny sztorm, no co? Jest jakaś mania tych sztormów ostatnio. A, uciekajcie z tego sztormu. Uciekajcie. Zróbmy zapis, bo jestem trochę dalej. W sumie nawet nie jest zła taka mapa, teraz już się trochę przyzwyczaiłem. Tu nie mamy takiego elementu losowego, po prostu my tutaj decydujemy, czy kogoś unikamy, staramy się uniknąć przynajmniej, ominąć i jak sobie tutaj będziemy poczynać, to wszystko od nas zależy. W Sidox 1 to wszystko było randomowe. Mieliśmy to powiadomienie przed, zostaliśmy zaatakowani, okej, koniec, nie masz wyboru. Jesteś zaatakowany i to tyle. Tutaj jednak mamy wybór, możemy kogoś uniknąć lub też nie. Na Greenford, tak? No to Port Greenford. Oj. Lol. Aha, no tak, bo my jesteśmy teraz piratami, nie? Ale mieliśmy płynąć gdzie? Dziennik misji, spotka się z Daniel. No proszę, kolejny szczęśliwy zbieg okoliczności, czyli w towarnie, jeśli mówię, spotkałem Daniela, która zdradziła mi, że mam tutaj gliniową tabliczkę zapisaną. Okazało się, że Daniela straciła statek i przez jakiś czas jest to podróżowiec ze mną, zrobiła też kopię tabliczek i teraz wybieramy się do Auretinsa. Pamiętam, jak sam się chwalił, że zna języki rdzennej ludności. Co? Tylko gdzie? To chyba Greenford jest, nie? Możemy spróbować tak w sumie zniszczyć fort Greenford. Bo no niestety nie wejdziemy inaczej na wyspę. Może jak zniszczymy ten fort, to wtedy to jakoś będzie działało. W ogóle ja mam jakiś taki błąd dziwny, że jak widzicie zresztą oni mi nawet nie chcą mnie zaatakować w tym forcie. Nie wiem dlaczego. Ja tam nie narzekam jakoś. Działo zniszczone. Plus jeden doświadczenia, super. Oczywiście przyspieszenie. To jest zbugowane jest, albo jestem poza zasięgiem ich działań, ale wydaje mi się, że raczej to nie, że to nie jestem poza zasięgiem. Tylko, że ten te forty są zbugowane, ale mi się to podoba. Jestem zadowolony, wiecie? Zniszczymy sobie fort chociaż. Trzeba poprawić celowniki trochę. Zanotować, wymienić kanonierów. Chyba, że to jest jak w Sidox 1 taki bug. Że dopiero jak strzelak będzie na czerwonym, to wtedy mnie zaatakują. Może tak jest, nie wiem. A jednak nie, nie jest tak. To nie wiem o co chodzi. Ale to nie jest dla mnie jakiś wielki problem. Dobra, zobaczmy sobie teraz tak z tyłu.
oczywiście nagram, bo niszczenie fortu to jest, myślę, coś bardzo, bardzo rzadkiego i wyjątkowego. W sumie nawet nie wiem, czy powinienem go teraz zniszczyć, może nawet źle robię. Ale przynajmniej trochę doświadczenia nabierzemy sobie. Dobra, obróćmy się teraz tak. Okej, możemy strzelać. Musimy sobie oczywiście wycelować, powinniśmy w jakiś taki sposób rozsądny, na przykład coś takiego. Pokazuje mi w ogóle... Nie pokazuje, jakie ma uszkodzenia. A tak, widać? Widać, coś tam było przez chwilę. 100%? Fort? Dziwne. Dobra, bo sam SMS-a, czekajcie, tylko przeczytam go sobie. Momencik. Dobra, możemy strzelać znowu? Będzie celniej? Może. A co się stanie, jak podpłynę tam dalej? Czy mnie zniszczą? Mam nadzieję, że nie. W ogóle, mimo że jestem piratem, to właśnie to mi się podoba w tej części, że mimo że pływamy pod piracką banderą, to nie jesteśmy atakowani przez wszystkich. Jesteśmy piratami, ale mamy dobre stosunki z niektórymi państwami i oni nas nie będą atakować. I to jest akurat bardzo fajne. Ognia! No, pięknie, działo fortowe zniszczone. Kolejny już, zresztą. Ciekawe, jak tutaj wyglądamy. Nie, ten kadłub chyba nie odzwierciedla prawdziwego ich stanu. A może są po prostu teraz niezniszczalni. Chociaż jeśli niszczę ich działkę, to pewnie jednak ja ich właśnie niszczę w tym momencie. Mogłem sobie trochę ludzi zrekrutować. Wydaje mi się, że kurde właśnie nie powinienem fortu przejmować teraz. No ale zobaczymy, no kurde nie zaszkodzi. Na chwilę zacząłem też nagranie, bo już jest 15 minut ponad. Okej, słuchajcie, przepraszam was za to, ale komputer mi się skraszował, jednak za dużo już nagrywam. W ogóle też się zorientowałem, że kompletnie niepotrzebnie atakowałem ten fort. Dlaczego tak się, dlaczego się zorientowałem? No bo Clement, tak skojarzyłem, że to był przecież ten od latarni morskiej. Więc poczekajmy sobie do rana i płyńmy do Clementa, a nie do portu Greenford. Więc tak, latarnia morska, no dokładnie o to chodziło. Przybij. Jest Clement gdzieś tutaj? Powinien być, myślę. Zróbmy sobie zapis od razu, oczywiście. Fajnie, że tego mamy oficera. W ogóle psa wpuścimy do pokoju, więc jakby jakieś tam dźwięki w tle były, to wybaczcie, ale to jest przez niego. Coś chcesz ode mnie? Nic. Dobra, chodźmy do Clementa. Tam powinien być chyba, w okolicy tej latarni morskiej. Oj, chcesz wyjść tutaj? No to proszę, wyjdź, wyjdź, wyjdź. No. Dobra. Zaczął kaszleć. Okej, tutaj jest pusto. Gdzie jest ten Clement do cholery? Pewnie w latarni, nie? Może tutaj gdzieś młodzi? Oby nie. Żebym później tylko się nie pomylił i nie poszedł w dżunglę zamiast na statek. Tego się muszę wystrzegać, bo wydaje mi się, że ja mogę tak przymulić, mam takie zdolności czasami do tego. W ogóle śnieg zaczął mnie padać tak, a propos. Dobra, chodźmy sobie w końcu do tej latarni, zobaczę, czy to będzie otwarte, jeśli nie, to będzie miał problem, jeśli tak, to będzie fajnie. I co się dzieje? Jest otwarte. Clement? Dzień dobry, nawet pan nie wie, jak się cieszy, że... Jak się cieszy na pana widok. Kim pan jest? Jestem porucznik Harris. Ale to nie ma znaczenia, czekałem na pana. Dlaczego? Gubernator przeczuwał, że ktoś może odwiedzać latarnię morską po złapaniu staruszka. Spędziwszy tyle czasu na tej skale, jestem dumny, że w końcu przypadł mi zastrzyk schwytania zwierzyny. A gdzie Clement Aurent Hughes? Kto? Staruszek, ten, który mieszkał tu w latarni. A... On został zabrany do miejscowego więzienia, po załatwieniu wszystkich formalności zostanie przewieziony do Redmond, gdzie przesłał go gubernator. Szubrawcze! Proszę się nie martwić, czuję, że niedługo porozmawia pan ze staruszkiem osobiście. Ile jest wart pańskie życie? Czemu pan pyta? Bo naprawdę musimy już iść, a jeśli pan będzie stawiał opór... Do diabła z tobą! Co za maniery! Żegnam! Oj. No super, fajnie! No naprawdę genialna jest ta gra czasami, jak mnie to... Kocham to. Po prostu ta gra czasami tak potrafi zdenerwować. Nie, ja tutaj walczę oczywiście, chcę strzelić do typa, kamera się obraca, uniemożliwia mi strzelenie i dostaję strzał i padam. Kocham to. Po prostu ta gra jest tak zabugowana, że ja w ostatnim odcinku pewnie trochę będę musiał pojechać. Bo naprawdę jest wkurzająca. I znowu muszę to przejść. Ja pierwsze.
I to, że nie ma tego szybkiego chodzenia, to też trzeba będzie zniszczyć, bo... Znaczy, będzie musiał poruszyć ten temat w ostatnim odcinku, takim mini podsumowaniu. Na razie mogę wam tylko powiedzieć, że Silox 1 jest dużo lepsze niż ta część, mimo że ta jest bardziej rozbudowana, ale jest bardziej wkurzająca. W Silox 1 się trochę lepiej bawiłem. Tu się dużo chodzi, jest czasami monotonnie, czasami jest bardzo ciekawie, jak właśnie było z tym sztormem, ale dlatego są takie właśnie kontrasty. W Silox 1 jest cały czas bardzo dobry poziom. Tutaj jest różnie. Chociaż to jest tak bardzo dobra gra, ale to będzie w ostatnim odcinku takie podsumowanko. Więc tak, wypytajmy go o wszystko. Nie no, wróćmy tam. It'll be no argy bargy on my watch. Wyjdźmy stąd, on wyjdzie za mną. Nie? Ja cię zabiję i tak. Mnie wkurzyłeś. Testy? Ale krytyki wchodzą. O nie! Nie, ostatni strzał, a się już pokusiłem, jakie to było głupie. O Boże. I ty, ja jakiś tam jeden random przeżył, ale i tak nie wyjdzie, bo na zewnątrz jest przecież Daniel i ten typek, mój oficer. Więc niech się tam za bardzo nie cieszy. W ogóle czemu oni nie weszli ze mną, to ja tego nie rozumiem kompletnie. No dobra, wejdźmy sobie, oczywiście tego, ja chcę zabić, żeby on nie poinformował tego gubernatora. Gień! W końcu. No nareszcie. Mikstur już nie ma, nawet musiałem ich zabić, jak widzicie. Jest to obowiązek taki. Możemy w ogóle pozbierać sobie perełki. Coś u góry jest jeszcze ciekawego? Wydaje mi się, że coś tutaj może być. Niestety nic tu nie ma. Ale przynajmniej jest ładny widok. Tam widać, że jest coraz morze, że ono się rozciąga w nieskończoność, znaczy nieskończoność tam. No naprawdę daleko się rozciąga to morze, to wcale nie jest tak, że tutaj się tekstury kończą 5 metrów za plażą. Znaczy za... tam wiecie, że bardzo bliski jest ten horyzont, nie, tak wcale nie jest. Dziennik misji, zobaczmy, spotka się z Danielem. Tak, otwierdziliśmy statek niedaleko latarni morskiej w Greenford i razem z Danielem spiliśmy się na skały. Tam jednak zamiast Aurentiusa spotkaliśmy angielski patrol. Jak się okazało, starszy Kauterius został zaresztowany z rozkazu gubernatora Silharda za pomoc zdrajcom kolonii, czyli Daniel i mnie. Zamknęli biedaka w więzieniu w Greenford. I co teraz robimy? Pogadajmy z Daniel. Ona podaje pewne decyzje. Jak to bywa zawsze. Znaczy... Nathaniel będzie chciał się do tej decyzji dostosować. I gdzie jest Daniel? No, tu jesteś. Wygląda na to, że będziemy musieli uwolnić Clement z Greenfordskiego więzienia. Tak, albo znaleźć kogoś innego, kto potrafi odczytać swoją legendę. Nie sądzę, byśmy w ciągu najbliższego tysiąclecia znaleźli tu innego człowieka o takim wykształceniu. Nie ma na tych wyspach. Nie na tych wyspach. Co zatem proponujesz? Mamy zakraść się do miasta i wziąć szturmem więzienia? Po co zakraść się do miasta, skoro możemy je zdobyć? Zdobyć? Postradałeś zmysły? Absolutnie. Absolutnie. Ty zaatakujesz fort od strony morza, a ja przeprowadzę moją załogę przez dżunglę i uderzę od lądu. W Greenford nawet nie będą wiedzieć, co się stało. Nic dziwnego, że wydaje ci się że to łatwe. To nie ty będziesz atakować fort. Będziesz przedzierać się przez dżunglę pełną jadowitego robactwa? Żaden problem, zamienię się z tobą bez żadnych kłótni. Nie, to nie byłoby uczciwe. Będę trzymać się morza. Tak myślałem, że przyznasz mi rację. Będziemy potrzebować czasu na przygotowanie. Taki szturm to nie kaszka z mleczkiem. Gdy będziemy gotowi, możesz wysadzić mój oddział na brzeg przy latarni. Dobrze, wracajmy na statek. Po co marnować czas? Atakujmy od razu, zanim się rozmyślimy. Okej. W takim razie płyń do... nie mogę mapy morza zrobić niestety, jak widać, więc musimy od razu płynąć do... Fortu Greenford. Ładujmy bomby. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. I tak mnie nie atakują, a powinni. Okej, mi to się podoba i to bardzo, nie? To nie ma nic przeciwko temu, że ten fort jest zbugowany. I teraz właśnie powinniśmy go zaatakować, a nie wtedy. Zdobyć kolonię. Biedni Anglicy tak bardzo chcieli, żebym dołączył do starego Aureliusa. Musieliśmy im to siłą wybić z głów. Skoro nie możemy liczyć na to, że ktoś inny odczyta tabliczki, postanowiliśmy zaatakować Fort Greenford. Daniel i jej siły uderzą z lądu, a ja z chłopakami od morza. Ciekawe, co się stało z tym pierwotnym kompanem, Daniel. Ciekawe, czy... Ona się jeszcze z nim widziała przez ten czas. Dobra, pierwsze działko poszło. Teraz myślę, że kolejne pójdą. Razem z tą następną moją salwą.
Ognia. Nie. A tak, poszło jedno działko. Okej. Okay. Rozwiniemy żagle, troszeczkę sobie podpłyniemy. Oczywiście ten fort jest zbugowany, jak widać, bo tutaj strzela gdzieś tam w ląd. Nie wiem w ogóle dlaczego. Dlaczego tak jest, nie mam pojęcia naprawdę. To się tam podoba, szczerze mówiąc, bo nie będę się aż tak męczyć, bo myślę, że na takim poziomie, z taką załogą, z takim statkiem, ja bym tego fortu normalnie nie zdobył. Ale skoro mogę zdobyć, no to trudno. No widzicie, ja nie mogę tego naprawić, to nie jest jakiś jednorazowy bug, bo tak jest po prostu cały czas. Okej, okay. I teraz jest inaczej, widzicie? Od razu tutaj płoną te działa, które są zniszczone, czyli widać, że to są zniszczenia normalne. A wtedy, jak strzelaliśmy, to tego nie było, tutaj tak nie płonęło. To jest tak jak w Silux 1. Te oddziały są już zniszczone, te działka są zniszczone, one już nie istnieją. I nie działają, dlatego już właśnie płoną. I tak właśnie było też w Sidox 1. Ta wieża też niedługo powinna zacząć się palić. Wieża zniszczyć to jest trochę już większa sprawa. Dobra, coś tam zaczęło się palić na tej wieży, ale cała jeszcze nie została zniszczona. Ale tak, teraz już definitywnie widać te zniszczenia. To mi się podoba. Szkoda, że tak mało mam ludzi. Zobaczmy, jak wygląda uzbrojenie fort. Tak, o, teraz nawet widać, że ma 84% kadłuba ten fort, czyli niedługo padnie. 3100 ludzi, powodzenia sobie życzę. Mam nadzieję, że Daniel jednak da radę i wie, na co się porwała. Jeśli nie, to... no, myślę, że już jej nie zobaczymy w tym kawałku. Zobaczmy sobie też, jeśli chodzi tutaj o kadłub 78. No, to jeszcze trochę sobie do niego postrzelamy, ale kwestia czasu to jest tak. Właśnie sobie by się działo teraz, jakbyśmy z tym fortem normalnie walczyli. Bez tego, że on z nas nie strzela. Przecież to by była masakra jakaś. Naprawdę by była masakra, bo już on by mnie niszczył tutaj 5 salwami może. Tego bym naprawdę koniecznie potrzebował statek klasy pierwszej, żeby odnieść jakikolwiek sukces tutaj. Czekajcie, bardziej się obrócę tym razem. I dupa. Znaczy w sumie, jak już tam ostrzelałem. Ile kadłuba macie? 65%, okej. 3063 ludzi, i tak dużo, ale już trochę tam ich wybiłem. Dobra, obróćmy się teraz w tą stronę. Strzelamy sobie właśnie teraz tą wieżę. Albo skałę! Pięknie wycelowałem. W sumie to jest taki pseudo auto-aim. Chyba i tak najlepsza strategia jest taka, żeby się obracać cały czas w kółeczko. Działko fortowe kolejne zostało zniszczone. Świetnie. Oj, przepraszam was bardzo. Wolnałem mikrofon. Jak tutaj wyglądacie z kadłubem? Ty, fort, gdzie ty jesteś? Fort się schował. 59%, okej. Okay. To już niedługo padnie. Poczekałem sobie, aż tylko przeładujemy to działko, zanim się obrócimy tak w 100%. Teraz sobie tutaj walniemy w ten główny budynek. Gmach tutaj, bo tak powiem. Nie znam się na fortach, nie wiem jak to się nazywa, więc wybaczcie, jeśli kogoś tutaj... Jeśli ktoś się zna na fortach, to że takim głupoty gadam. Jak wyglądacie? 53%, to dużo teraz wam nie zrobiłem, szczerze mówiąc. Kartaczami bym ich trochę mógł potraktować, ale... W sumie nawet nie wiem, skąd ja mam bomby, bo przecież wszystkie bomby sprzedałem. Pamiętacie? Pewnie tylko z tego abordażu mi parę ich zostało. Jak dużo ich mam? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie, w sumie taktyka... O! Świetnie! Dzieło fortowe zniszczone, awans. Fort Grimford został zniszczony, plus 2 expa. W sumie chodzi o to, że niepotrzebnie troszeczkę... W ogóle mam awans, tak? No to sobie damy w coś. Zdolności... czy umiejętności dajmy sobie. Może w salwa o zwiększym zasięgu? Nie, zawodowy kanonier. Obrażenie zadawane wrogim okrętom? Tak, to już słyszeliśmy. Szybki abordaż? Nie. Podstawowa obrona, zaawansowana obrona statku? Mniejsze obrażenia o 25%, to jest niezłe. Weźmy to. Okej, okay, i weźmy teraz to. Dlaczego nie mogę tego zrobić? Co? Niby dwie umiejętności wykorzystałem, przecież nie brałem nic innego. Chyba, że jakieś pierdoły, jakiś misklik mogłem mieć. Ale nie mam nic takiego chyba. Dobra, nieważne. Przemiliśmy tę sprawę. Dajmy sobie jeszcze raz może w walkę i może raz w celność. Cia, to powinno być dobre. Nie wiem jak tutaj będzie wyglądała sprawa, jak już wejdziemy na ląd. Zobaczmy ile mi mają ludzi w ogóle. 3024. Postrzelamy sobie jeszcze trochę w ten fort, wiecie. Tak jak mówiłem, ta metoda z obracaniem się nie jest najlepsza. Dlatego, że szybciej przeładuję, zanim się obrócę. Dlatego lepiej być tak i robić raz w lewo. Strzelamy, w ogóle zobaczymy, czy jakieś obrażenia nam zadaje.
5-3, 3-0-2-4. Strzelajcie, no, ludzie. Jezu. Pięć, trzy, 3-0-2-4. To się już nie zmienia chyba nic. Zobaczymy, co to będzie z tymi ludźmi. Jeszcze raz strzelimy tylko. Tutaj w ten soczysty środeczek. Zobaczymy, co się stanie. Czyli macie tak, 5-3, 3-0-2-4. 5-3, 3-0-2-4. I jakby tutaj wycelować, coś takiego, nie? Dobra, obróciłem się idealnie. Celujmy w to, gdzie to jest? Gdzie to jest? Dobrze. 5-3, 3-0-2-4. Nie ma różnicy. Wchodzimy na ląd w takim razie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nigdy jeszcze fortu nie zdobywałem w tej grze. Serio. Łatwo nie będzie. O nie, no naprawdę. Serio to tak wygląda? Jestem sam na milion żołnierzy? To będzie ciekawie. Będzie ciekawie to bardzo. Ale to dopiero w następnym odcinku, ponieważ czas tego dobiegł końca już tak naprawdę. Będziemy musieli się solidnie przygotować przed zdobyciem tego fortu, a mianowicie musimy sobie zwerbować troszeczkę ludzi. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, zachęcam do oceny i do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się na razie, cześć!